Witajcie, znajdujemy się na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie i za chwilę na próbę autostradową będę jechał tym samochodem, ale pomyślałem, że nakręcę dla Was jeszcze taki jeden mały odcineczek przed próbą. Bo w dzisiejszym odcinku Passat B6 2.0 TDI 4Motion, który jest no naprawdę bardzo napasiony. Ten samochód jeszcze nie jest na sprzedaż, ale podobno w styczniu ma być wystawiony. No nie wiem, cenowo jakoś 15 tysięcy złotych, coś takiego właściciel mi mówił. Nie wiem, ile kosztują takie Passaty. No w okolice więcej, mniej, no nie wiem. Musicie śledzić ogłoszenie. Tak więc, tak jak mówiłem, 2005 rok, 2.0 TDI, jeszcze na pompowtrysku. Mamy tutaj również napęd 4Motion i manualną skrzynię biegów. Jest to wersja Highline, także z chromami jest tutaj naprawdę obficie, taki Passat na bogato. No niestety, dzisiaj pogoda jest jaka jest, więc samochód jest trochę ubrudzony. No przyjechał tutaj do mnie, kilka kilometrów zrobił na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Jak i również ma stalowe felgi z kołpakami, no zimówki. Tak, to właściciel ma do niego oczywiście alufelgi. Podobno auto nie było jeszcze nawet lakierowane, ma 225 tysięcy km przebiegu. Jako że jest to Highline, mamy chromy tutaj, tutaj, relingi dachowe. No i tutaj jeszcze taka dokładka na tylnej klapie. Klapa nawet jest elektrycznie otwierana. W sumie to chyba będzie łatwiej powiedzieć, czego ten samochód nie ma. Otóż nie ma świateł ksenonowych. Jest tutaj wprawdzie soczewka, ale normalne żaróweczki są za nią. No co jeszcze? Jest to przedlift, także nie wiem, czy w przedlifcie już występował pakiet Airline. Zajrzyjmy sobie do środka. Proszę bardzo, drzwi otwierają się i zamykają naprawdę bardzo delikatnie. Proszę, boczek drzwiowy. Tutaj u góry jest naprawdę miękki, tutaj miękko, skóra. Tutaj akurat jest plastikowo, no są te soft touche, tutaj w niektórych miejscach widać, jak po prostu one są troszeczkę zużyte, ale można je całe ściągnąć prosto podobno. W drzwiach mamy dość głębokie kieszonki, no tutaj myślę półlitrowe picie spokojnie się mieści. No i zobaczmy, jak wygląda tutaj przestrzeń pasażerska z tyłu. Proszę, skórki elegancko. No zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Siedzi się tutaj naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie. Może wejdziemy sobie tak, zajrzymy do środka. Jest tutaj dużo miejsca. No fotel wyregulowany jest pode mnie, a z miejscem jest tutaj tak, czyli bardzo dobrze. No, zagłówek jeszcze powinienem pod siebie tutaj ustawić. No, teraz będzie lepiej. Zobaczcie, z tyłu jest nawet podgrzewana kanapa. I to wszystko działa, te maty są ok. No i tutaj mamy wejście 230 V, elegancko. Teraz spójrzmy na kabinę pasażerską z przodu, jak to wszystko dobrze się prezentuje. No dzisiaj kręcę z telefonu, także nie ma tutaj rybiego oka, z gimbala, ponieważ jest to wygodniejsze, nie muszę mikrofonu podczepiać i potem tego montować w programie. No już tak na krawędzi Phaetona tutaj z przodu. Wejdziemy sobie z przodu do środka. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi z przodu, jak i z tyłu. No wszystko jest naprawdę w porządku. Tutaj jest miękko, miękko. Tutaj na dole będzie twardo, no i naprawdę duża kieszeń. No tutaj to już na siłę chyba nawet dwulitrowa butelka się zmieści. No i tutaj te soft touche, ale można to spokojnie sobie ściągnąć. Z tej perspektywy, jak to kurczę tutaj wygląda, no aura jest jaka jest, gumowe dywaniki troszeczkę też ubrudzone, ale to nic, nie przeszkadza to mi w prezentacji tego samochodu. Skóry, pół elektryczne fotele. Spójrzcie, no ta drewniana kierownica w takim Passacie. No takie Passaty zaczynały się od 34 tysięcy euro w tej konfiguracji Highline, no ale tutaj jest kilka dodatkowych opcji. Fotele wyglądają w ten sposób. Proszę bardzo. No ogólnie są one bardzo wygodne. No wejdziemy sobie do środka. To co, odpalimy sobie może ten samochód. Niech się już grzeje przed próbą autostradową w ten sposób. No i od czego by tutaj zacząć? Może od kierownicy właśnie. No sprawia ona naprawdę dobre wrażenie. Dobrze wygląda.
Ciekawe, że drewniana kierownica, no to po prostu nie ma tutaj w ogóle żadnych śladów zużycia na niej. Wszystko wygląda tutaj naprawdę sympatycznie, nawet te przyciski, wszystko działa tak bardzo wyraźnie. No jest tutaj też elektryczny, ręczny. I spójrzcie, jaką robotę tutaj robią liczniki. W takim Passacie, no teraz tak się nie robi. Teraz to są liczniki LCD, ale spójrzcie. W takich tubach, tutaj mamy też chromowane takie wstawki. Chromowany emblemat Passata. Naprawdę jest elegancko. Nie chcę nic mówić, ale kojarzy mi się to troszeczkę z Bentleyem. Bentley też miał w takich tubach właśnie liczniki, Phaeton już nie. Cyferki na tarczach mają niebieskie podświetlenie, wskazówki czerwone. Tutaj od komputera pokładowego wyświetlacz jest czerwony. Tutaj mamy też kilka opcji. Proszę bardzo, komputerek. Jest też tutaj oczywiście tempomat. No poduszki powietrzne to też z przodu, po bokach, kurtyny. Z tyłu również. Proszę, nawet wcześniej nie zwróciłem uwagi, ale są tutaj nawet poduszki boczne z tyłu. Oczywiście Isofixy, to też może być dla kogoś ważne. No i deska rozdzielcza Passata B6. Wygląda tak, jak jest wykończona. Tutaj jest miękko. Tutaj jest miękko. Tutaj na dole. No tutaj już będzie twardo, ale też ten plastik jest przyjemny w dotyku mimo wszystko. Lewarek skrzyni biegów, skrzynia jest tutaj sześciobiegowa, już mówi nam, że mamy tutaj napęd na wszystkie koła, jakbyśmy zapomnieli. Tutaj w tym drewnianym dekorze też mamy takie jakby, no ewidentnie szufladki. Radio tutaj zostało wstawione, wprawdzie nie ma tutaj nawigacji, ale wstawione zostało z wersji B6 po lifcie, czy tam B7. W B7 chyba też już takie radio możemy znaleźć. Możecie poprawić mnie w komentarzu, jeśli jest inaczej. Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna, fotele grzane z przodu. Tutaj kieptacka, tutaj skórka, chrom. No naprawdę, Passat, a tyle tutaj chromu, chyba jest więcej niż w Phaetonie albo na równi. ESP, AutoHold. No i z tej strony czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Wszystkie działają i ciśnienie w kołach. Również to wszystko jest ok. Zajrzyjmy do schowka. Ale tutaj skórę ociera moja kurtka o fotele. Schowek jest całkiem spory. Miękko cały wykończony. Boczek drzwiowy. Czy coś tutaj trzeszczy? Szarpnijmy może. No nic, praktycznie nic tutaj się nie odzywa mimo lat. No auto ma już 16 lat na karku, ale jest tutaj, trzeba przyznać, bardzo przytulnie. Fotele w ogóle są miękkie. Tutaj roletka, uchwyty na kubki, schowek, podłokietnik. Zobaczmy, jest on bardzo miękki. Tam już widać nawet, że chciałoby się nawet na filmie, oglądając film, oprzeć tutaj łokieć. Jest on regulowany. W pionowej płaszczyźnie. Tutaj kolejny duży schowek. Zobaczmy jeszcze u góry. Mamy tutaj otwierany dach, ale nie ma tutaj przeszklenia, ponieważ w dachu, tutaj w tej części otwieranej, jest solar, jak się okazuje. No i tutaj na okularki. Proszę bardzo. Podświetlenie. Lusterko po środku fotochromowe. No i dobra. Myślę, że czas jeszcze zajrzeć szybko pod maskę. Silnik pracuje sobie bardzo mięciutko. Jest to 2.0 TDI, 140 koni mechanicznych, jeszcze na pompowtryskach. Moment obrotowy nie pamiętam, ze 320 Nm, coś takiego. Powiem, sprawdzę przed próbą autostradową. 225 tysięcy km. W ogóle mam wrażenie, że jednostki Common Rail pracują troszeczkę głośniej, nie wiem dlaczego. Tutaj pompowtrysk. No i silnik chodzi jak zegareczek. Dobra, jednak sprawdziłem szybko w telefonie. Faktycznie ten silnik, tak jak obstawiałem, ma 320 Nm. Przyspieszenie do setki takiego Passata wynosi 10,5 sekundy. A prędkość maksymalna to 201 km na godzinę. No jakby ktoś chciał Passata na próby autostradowe, no to pewnie wybrałby sobie wersję tylko z przednim napędem, ale jako że mamy tutaj 4Motion, no to jak najbardziej, też ma to swoje plusy. 4Motion jest tutaj oparte na Haldexie. No i tutaj zaznaczę, że Passat to przecież taki bardzo uniwersalny, rodzinny samochód, a napęd 4Motion sprawia,
że uniwersalny po prostu jest on jeszcze bardziej. No i dobra, myślę, że jeśli chodzi o prezentację, to by było na tyle. Ja tutaj wsiadam do środka. No i co? Kręcę dla Was kolejny materiał, grube autostrado. Myślę, że prezentacja Wam się podobała, samochód również. Także pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.